No i królewska wiedza oczywiście i chciałbym troszeczkę spojrzeć na tą figurę szachową. A właściwie na skojarzenia tej figury szachowej co do myślenia, co do naszej przyszłości, co do spojrzenia na czas oczywiście Skorpiona, który jest i jesteśmy już kilka dni w nim, a właściwie wchodzimy do Strzelca, a Strzelec to koń i znacie ten ruch szachowy, który jesteśmy w takim troszeczkę szachu. Trzeba przyznać, że szachmat jeszcze nie, ale w założeniu. Można by to było tak dotknąć. Mało tego, proszę zwrócić uwagę na kosmogram, który wydrukowałem. Akurat tu jest 15:16, proszę, co jest, no, byłem troszeczkę zaskoczony, skąd też zaczerpnąłem tematu. Uran na blisko ascendentu. I teraz zwróćcie uwagę, Słońce znajduje się w Dwadasam się Panny. Jeżeli patrzymy na Skorpiona, tak? Więc jeżeli bierzemy Skorpiona jako, przypuśćmy, barana, teraz tutaj mamy ryby, a tutaj mamy wodnika, czyli Dwadasam się wodnika, więc czyli przedostatni Dwadasam się dokładnie tej rewolucyjnej, tej szachowej, właśnie ta, która jest najbardziej popularna w tej chwili i to wszystko, co się dzieje wokół nas i jak to wygląda. Po pierwsze tak, koniunkcja Słońca z Marsem, co widzimy tutaj w tym punkcie, który jest dla mnie, ponieważ Mars również znajduje się w Dwadzie Panny i pamiętajmy o tym, że Panna to precyzja, czystość i higiena. To najprostsze takie stwierdzenie. Panna to także, no co tu ukrywać, jeżeli patrzymy na kraje, to przede wszystkim Niemcy i Goethe. Goethe ze swoim nieśmiertelnym utworem, czyli wiecie o co chodzi. Czyli zabawa w założeniu z tym kolorem, tak? No i tutaj trzeba przyznać tylko, że to jest szach, ale szach buduje jakimś konikiem chodzi. I nie wiemy, gdzie on, w jakim momencie on uderzy, w jakim momencie on trafi w to, co jest sednem. W dodatku jeszcze tym bardziej, że w tym naszym znaku właściwie nie ma nic, ale jeżeli spojrzymy na że Słońce jest w wodniku i również Saturn i Neptun, a Saturn i Neptun są w rybach. To ten układ jest zupełnie nie do przyjęcia, dlatego że Saturn dopiero wszedł i daje tą bardzo silną charakterystykę tego, co nazywamy trzepaniem wyobraźni. Ale Neptun, który jest w pewnym sensie historią i historia kołem się toczy, i to jest najgorsze, że my nie potrafimy, my jako Polacy nie potrafimy najpierw spojrzeć wstecz, a dopiero wtedy podjąć decyzję. My potrafimy tylko pyszczeć i to w taki sposób zupełnie nierealny. Dlatego też chwalenie dnia dzisiejszego bez sprawdzenia, co było wczoraj, a już mówieniu o jutrze, no jest troszeczkę błędem, a już najbardziej to, że jeżeli ktoś porównuje się do czegoś, co jest jedną z największych błędów i porównuje
właściwie świadomość naszą do świadomości tak zwanej mniej niż zero, wchodząc w ten problem, który jest tą magią na przykład, która magią mediów przede wszystkim i magią realizmu na przykład, tak? Ja nie zapomnę, kiedy i to nie był mój kolega, tylko jeden ze studentów, kiedy zapytano się, jaka jest różnica pomiędzy impresjonizmem a realizmem. Gdzie leży granica pomiędzy impresjonizmem a realizmem? Więc powiedział, że na Bogu. Zdając egzamin z historii sztuki. Dokładnie zdając na Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych. Egzaminatorzy, to co ja wiem, to egzaminator mało, że nie pęknął, ale bardziej miał głupią minę ten, który był przyjacielem, no, pierwszym sekretarzem partii. O, powiedzmy, że tak. I dzisiaj właściwie jesteśmy w tej samej sytuacji. Ta granica została, powiedzmy, że odtworzona. Otworzona. Realizm z impresjonizmem. Właśnie żyjemy w tak, jesteśmy w jakiejś filozofii właśnie Beksińskiego. Jeżeli patrzymy na obrazy Beksińskiego, który malował pod wpływem emocji i wiemy, jak to się skończyło w rodzinie, bo przecież ten film był aktualny jeszcze parę lat temu, jeden z najmodniejszych filmów i zresztą Beksiński dla mnie jest wzorem malarstwa polskiego. Mimo to, że ja jestem wyznawcą, no co tu ukrywać, ale Salvatore Dali, ale Beksiński stoi na, nie wiem czy technologicznie stoi na wyższym poziomie jak Salvatore Dali, tu się mogę pokłócić, bo widziałem obrazy Beksińskiego, one są malowane, zresztą co tu ukrywać, to nie był artysta plastyk, to był inżynier, to był człowiek, który doszedł do tego, co kiedyś zarzucając mnie, że ja jestem ktoś też, taka dziewczyna z takiej głupiej fundacji powiedziała, no tak, ale pan jest naturszczyk. Ja mówię, no tak, to pani uderzyła Beksińskiego jeszcze wielu. Najlepsze. Widziałem, że się bardzo zmieszała. Ponieważ kiedy mówimy o naturszczykach i mówimy o osobach, które nic nie mają ze sztuką, robimy wielki błąd. Chociaż spójrzmy na Nikifora jako prymitywistę, ale zaledwie tych prymitywistów, tak, tego typu jest 20 w świecie i Nikifor, mimo że już bardzo dawno odszedł, jest jednym z najwyżej cenionych, a mimo to, że mamy chociażby Malczewskiego, który jest dla nas już taką sztuką właśnie wodnikowatą, taką irracjonalną, w ogóle na świecie jest zupełnie nieznany. Mój kolega kupił dokładnie Malczewskiego za dosłownie parę dolarów. Parę dolarów. To nawet, szczerze mówiąc, nawet nie było 50 dolarów. Oryginał. Także tutaj można się sprzedać. I w tej chwili jesteśmy w tej samej sytuacji. Wybraliśmy albo pobudziliśmy
tego konia trojańskiego i mamy tego konia trojańskiego w tej chwili w swojej zagrodzie. I w tej zagrodzie musimy uważać, kiedy zaczną wypadać pewne historie z tego konia. Ten koń, dlaczego mówię o wypadaniu? Zaraz to wytłumaczę. Dlatego, że Saturn jest w tym momencie w najwyższym punkcie, a ktoś powie, no tak, ale proszę pana, to pan sobie ustawił, tak? Nie. Saturn jest nauczycielem i Saturn wszedł do ryb. Jeżeli jest w rybach, to on będzie w tej chwili wyciągał wszystkie. Po prostu teraz jest ten moment, w którym jesteśmy przed tym szachem matem. Zobaczymy, jak to się rozegra wszystko. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że sami też jesteśmy, sami, znowu każę zwracać uwagę, jak jest w domu, w waszym domu, kiedy prowadzicie interes, kiedy prowadzicie jakieś życie, zupełnie gdzie indziej się zawraca głowę. Na przykład dlaczego wczoraj nie publikowałem? Ponieważ spędziłem ileś godzin w elektrowni po to, żeby odebrać tam jakieś parę złotych. Nie chodzi o to, ponieważ opiekujemy się 5 osobami. I dla tych 5 osób warto było nam pojechać, zrobić to, ponieważ jest to no, paręset złotych zaoszczędzone w tej grupie. A ponieważ jestem człowiekiem, który no, lubi pomagać innym osobom, zresztą to wszyscy wiedzą, którzy mnie dobrze znają. I tutaj nastąpił ten brak czasu. Pojechaliśmy o godzinie, przypuśćmy, przed 12 wyjechaliśmy. Tam byliśmy, a skończyliśmy około 16. A właściwie przyjechaliśmy około prawie 19. Także ja już nie mogłem się przygotować do żadnego filmu i opracować film też nie, więc dzisiaj o godzinie 15, 18 listopada 2023 o godzinie 15:15 usiadłem do realizacji, znaczy wydrukowałem i usiadłem do realizacji tej mojej tutaj wypowiedzi, patrząc się na ten kosmogram, przychodzą na myśl takie i takie tutaj działania. I te działania są właśnie tym bardziej spowodowane, dlatego że tutaj jest Jowisz i Uran. Uran już jest w pierwszym, a Jowisz jeszcze jest w 12, gdzie się świetnie czuje w 12, dlatego że kiedyś był współwłaścicielem znaku ryby. Tutaj nie ma oczywiście ryby, ktoś powie, ale proszę pana, to nie, pan przecież mówi o byku, a nagle tutaj pan mówi o tym. No, astrologia właśnie ma te błędy, że trzeba to uwzględniać, nie uwzględniać, bawić się tym. Po prostu to jest dokładnie Uran. Uran jest intuicją i jeżeli się nie wytworzy w swoich uczniach tej intuicji astrologicznej, tej właśnie tego konika, tak jak w szachach jest, nie wiemy jak ten konik pójdzie, gdzie on skoczy, bo on ma taką jakby L-kę, taki dziwny układ i właśnie to jest to. Można by było przyrównać, jeżeli chodzi o figurę, do kwinkusa. Kwinkus też jest nieokreślony. Właśnie dlatego też rozeta kwinkusów jest jedną z najtrudniejszych interpretacyjnie no założeniu, no aspekt, to jest aspekt, ale powiedzmy, że figur na kole, tak, zodiakalnym, rozeta kwinkusów jest co najciekawsza, że jest niekończąca się. Rozeta kwinkusów jest zawsze otwarta. I to jest największym sukcesem królewskiej wiedzy. Że królewska wiedza nie może być skondensowana do komputerowego działania.
Właśnie Rosetta Quincusów rozbraja, tak jak półsekstel, tak jak sekstel, to Rosetta Quincusów, jak i kwadratura, tak i trygon, nie współpracują z Quincusem. Bo ktoś by mógł powiedzieć, ale tutaj jest to, tu jest to. Nie, dlatego że przestrzenie pomiędzy aspektami tymi, czyli sekstylem i półsekstylem, nic nie mają wspólnego z kwinkusem. One tylko występują, ale w interpretacyjnego nie ma. Kwadratura bliżej ma do powiedzenia i trygon, ale to już jest zagadka no prawie zrównana, kiedy się narodziła Wenus i kto jest ojcem Wenus. A wiemy, że kastracja była wcześniej, także możliwe, że tu jest taka, szukamy taty Wenus. Jak ktoś znajdzie, to będzie mi bardzo miło. Neptun? Może było, ale... Ale Neptun jeszcze wtedy... Albo go nie było, albo... Przecież on jest bratem Jowisza. No więc właśnie tutaj w tej mitologii możemy się pobawić. Czy Jowisz? Nie. No i zaczynamy od nowa jakby historię astrologii. I to jest właśnie tutaj ten Skorpion. A dlaczego mówię w Skorpionie o tych planetach? Przecież Skorpion jest też ich bratem. Pluton jest ich bratem. Tych dwóch planet. A ponieważ one grają w tym zodiaku, w tym dniu i w tym główne role łącznie, no to trzeba się tego nauczyć. No i teraz mamy problem właściwie światowej myśli. Jak to się rozegra? Teraz, biorąc pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że jesteśmy w tym wodniku, jeżeli teraz w ciągu tych dwóch dni nie wydarzy się coś, co stłumi to wszystko albo zlikwiduje, to po pierwsze, nasi tutaj sąsiedzi mają wielki problem, zarówno jak i jedni, tak i drudzy. Ja mówię o tych dwóch sąsiadach, którzy współdziałają ze sobą w czasie na przykład chociażby pewnych historii tutaj z Nadwisły i z takiego miasta, że nie przenoście nam stolicy do Krakowa, więc już wiecie, o czym mówię, bo nie chcę mówić tutaj, słuchajcie, po pierwsze tak, rozwijam przed wami myślenie, które musicie używać w astrologii. Jeżeli tego myślenia nie używam, ja wiem, bo tutaj osoby piszą, że ja lubię pana słuchać, ale palą mnie się cewki. No i właśnie o to chodzi, żeby się spaliły te cewki, bo wy wtedy macie spaloną kurtynę i widzicie, co się dzieje na tej scenie. A ta scena w tej chwili płonie. Autentycznie płonie. I my jesteśmy uzależnieni od sceny zupełnie gdzie indziej. Gdzie indziej. Kto, co zrobi właśnie ten najmniejszy kraj na świecie. Tam, gdzie jest ta historia, którą kończę zawsze każdy film i każdy z nas, tam gdzie jest to miejsce, gdzie został ukrzyżowany ten człowiek. I to jest właśnie ten moment, który może się stać. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że my wtedy podejmiemy tą konfrontację od Maroko do Afganistanu. To jest szalony świat. To jest szalony świat. I pamiętajmy o to, że właściwie walczymy o to samo. Tylko, że oni, ponieważ są najmłodsi, zrobili największy błąd. A w tej chwili, co się dzieje w naszej stolicy, tej duchowej naszej, przekracza jakiekolwiek morale. I to też w tym najważniejszym miejscu, który jest, to morale też zaczęło drgać u nas. I my stajemy się nie ortodoksami, a kosmopolitami,
ideologii. I ta ideologia idzie nie w tym kierunku, w którym powinniśmy spojrzeć. W astrologii, czy to widać? No właśnie, to jest ten Słońce-Mars, który zmusza nas do pewnej deklaracji. Ale ta deklaracja, ponieważ jest w Skorpionie i w tej chwili możemy o tym mówić, dlatego, że jesteśmy tymi, którzy muszą podjąć decyzję. Z tym, że decyzję, czy warto podejmować, czy nie poczekać z czasem, bo to, co powiedziałem, przyroda ma swoje odpowiedzi, a co najciekawsze, że przyrodę zostawmy sobie, ale góra, tak na górze, jak i na dole, góra ma, a to jest góra, ma sztywne zasady. I te sztywne zasady, teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my idziemy z takiego punktu. Była epoka barana. Ostatnie chwile epoki barana były przerażające. Narodził się Jezus. To małe dziecko zrobiło tą historię, że zmieniliśmy epokę. Zrobiło to właśnie dwóch astrologów, ci, którzy byli przy Herodzie. Dali wskazówki na zlikwidowanie właściwie całej płci męskiej na 2 lata przed i na 2 lata po. Czyli asekuracja fantastyczna. Fantastyczna asekuracja tych dwóch astrologów. Ci dwaj astrologzy udali się w to miejsce i już nigdy nie powrócili. Teraz idźmy inaczej, bo tutaj kiedyś tutaj kolega, jeden z youtuberów, napisał takie coś, że panie Ryszardzie, niech pan zrobi te epoki. Właśnie przedwczoraj, jak robiłem ten film, zwróciłem uwagę na jedno i proszę zwrócić też na to. My idziemy dwadasamsami od barana do ryby. Ale przecież historia się kręci w drugą stronę. Czyli od barana poprzez ryby teraz idziemy do wodnika. W tym miejscu tutaj. Jeżeli mamy epokę ryb, to ryby kończą się w tym momencie rybami. Rozpoczyna się ta koziorożec. Dlatego, że idziemy w tą stronę, a nie w tą. Jeżeli był baran, to rozpoczął on baran się rybami, a zakończył się baranem. Epoka dwadasamsami. Jeżeli teraz faktycznie będziemy szli tą drogą, że odwrotnie, to w tej chwili jest czas ryb, który jest ofiarą. Czy jesteśmy ofiarami? Jeżeli z punktu widzenia tego medycznego i tego eksperymentu, to ten eksperyment faktycznie światu się udał. Prawie niektórzy uwierzyli w to i mają oczywisty kłopot, o którym mówimy. Co powiedział ojciec, znaczy ksiądz Natanek, tutaj powiedział, że nie są i też powiedział ten, na podstawie wypowiedzi sędziego w Stanach Zjednoczonych, że te osoby nie są, ponieważ mają zmieniony łańcuch
Ja nie mówię to wyraźnie, musicie się sobie domyśleć, jaki łańcuch, no bo przecież to wiadomo, za chwilę powiem jaki. Ten, który mamy po prostu w naszym, że jesteśmy w tym łańcuchu, można trochę rozrabiać, czasami wymieniać cokolwiek, to co zrobiono na przykład ze zbożem, że dzisiaj zboże, najbardziej pszenica nie jest przyswajalna, no, dla nas już nie. No, jesteśmy pozbawieni jakby głównego nośnika naszego wyżywienia, czyli dla nas jest to pewien rodzaj styropianu. I właściwie dąży się do tego styropianu, no ze względu na to, że po prostu tutaj te ryby, ostatnia ta władza tutaj, zaraz pokażę, o. Tutaj, ja odsunę, o, tutaj widzicie takie rybki, bo jeżeli idziemy w tą stronę, czy rozpoczynamy od, rozpoczynamy normalnie od ryby, ale jeżeli słońce idzie w tą stronę, Ziemia idzie w tą stronę, tak się obraca, no to jest troszeczkę odwrotnie i w takiej historii moglibyśmy powiedzieć, że tak. Ale jeżeli ta następna historia, czyli czasy wodnika, jeżeli nastąpią, to nastąpi koziorożec i od koziorożca rozpoczynamy jakby tą wędrówkę. Mniej więcej, no trzeba by 2,5 tysiąca lat, czy 2000 lat, trudno powiedzieć ile. Trzeba by, ja postaram się to zrobić, bo właściwie nie wiadomo, kiedy ta epoka powstała. Czy od tej żarówki, tak, którą wkręcono i zbudowano, czy też jeszcze jakiś inny moment trzeba przyjąć, czy dopiero ten platoński czas, no to jest dosyć daleko jeszcze. To jeszcze dosyć daleko, ale można podzielić te i popatrzeć sobie, czy czasami średniowiecze, czy jakiś okres, czy tam jakiś, no bo niektóre momenty w historii są fikcją po prostu. To jak patrzymy na odrodzenie na przykład, tak? No jakie odrodzenie tam? Odrodzenie? Żadne odrodzenie, tylko no przecież reformacja, tak? To zniszczenie właściwie. My mówimy na to, że to jest to, ale duchowo na przykład najpiękniejszym okresem dla nas osobiście, jako dla człowieka, to było oczywiście, że średniowiecze. Jeżeli ktoś powie, że nie, no to chyba, że chyba się bardzo pomylił. Wymyślono przede wszystkim wiatr, wymyślono młyny. No to ludzi odciążono. Zresztą fantastycznie kolorowy okres, ogromnych barw, budowania przepięknej literatury, okres, w którym powstaje piśmiennictwo, tutaj mówimy o Europie, ale w świecie ogólnie rzecz biorąc, budują się jakieś sytuacje, gdzie średniowiecze jest takim okresem naprawdę rozwoju, teraz powstają pierwsze budynki, tak, takie, które są mieszkalne, tak, no, chociaż czy wcześniej były takie okresy, na pewno były, bo to księgi Wedy nas prowadzą w te historie, czy jeszcze jakieś, także absolutnie nie można mówić, że średniowiecze, słyszę bardzo często, że a co pan opowiada, średniowiecze to jest okropny okres, to nie, no to proszę spróbujcie poznać takiego człowieka na YouTubie, Jędrek Kasztelan. Jędrek Kasztelan, który powołuje się na najwybitniejsze postaci w nauce i na książki i zobaczcie, przecież zbudowanie w Polsce Zamku Krzyżackiego, który już miało centralne ogrzewanie, przyjęcie do Polski Katarów i powstanie Kartuz i stworzenie tego pisma kaszubskiego, które jest właśnie nie do rozszyfrowania przez pewien okres, tak? Potem następnie, jeżeli patrzymy, mówię o światowych osiągnięciach, bo tak, Krzyżacy przyjechali, tak, z Węgier, no, nie patrzmy, ale z tej Ziemi Świętej. Dlaczego uderzam do tego okresu? Dlaczego? Dlatego, że wówczas były krucjaty. Krucjaty były przerażeniem, bo kiedy je tworzono,
I one wychodziły z jakiegoś miasta, to już był pogrom. No bo to wychodziło, przypuśćmy, niech wyjdzie 100 osób. A teraz zwróćcie uwagę, na co? Co jest najmodniej? Jakie są igrzyska wtedy, tak? Wtedy były te gladiatorskie, czy jakiekolwiek, czy tam w ogóle był zawisza czarny, nieważne. Możemy brać gladiatorów z epoki, z początków, tak? Z tego okresu rzymskiego, kiedy był ten, wchodziliśmy w ryby, tak? Czy za urodzenia Chrystusa, ale patrzmy do tego końca właśnie tego średniowiecza i popatrzmy sobie, jak to wygląda. I co było najważniejsze? Najważniejsza była walka, a w tej chwili co jest? Największe igrzyska, jakie są tutaj w mieście Łodzi, tutaj w Atlas Arena i jakieś walki, jakieś stąd, no, MMA, czy jakoś to tak się nazywa, walki na pięści i to właściwie no, można tak dostać, że po prostu nie żyć przez to z kolana czy z łokcia. To jest naprawdę przecież bardzo często ci ludzie już nie wracają jakby do swojej przytomności. Albo są w ogóle, no to są gladiatorzy. A to, co kibice organizują pomiędzy sobą i noszą na podkoszulkach i mówią, co to nie Grunwald? Niech pani popatrzy. I takie podkoszulki można kupić, gdzie właśnie no jest to jakby. Trudno powiedzieć, czy to jest, ale to jest ten świat, z którym walczył, na przykład ten człowiek, który chce pretendować do tego najwyższego stołka w państwie, tak? Do tego, który będzie zarządzał. I on nie zrozumiał tego, pamiętacie, jak on startował do tych zwolenników sportu. Ktoś powie, o co chodzi, no do kibiców. I jak on tam demoralizował na przykład chociażby media i w tej chwili, jeżeli media znikną zupełnie, będzie ciągle to samo nadawane i będą ciągle metody na tej zasadzie, że A to jest A1, A2 i A3, ale wszędzie jest litera A pokazywana i nic więcej. Czy jest to możliwe? No dążymy do tego. Wybraliśmy tak sobie i chcieliśmy tak. I co najciekawsze, że te osoby, które były w tych tutaj zupełnie innych spodenkach, wydawało się, zaczynają współpracować. Przechodzą jakby na inny, oprócz pana, który jest reżyserem, który mocno się trzyma i którym bardzo mocno stwierdza, że to się dzieje, ale jego współtowarzysze już na przykład niektórzy odpadli, a niektórzy zaczynają zupełnie walczyć o tron. I to jest walka jawna. I wszedł ktoś, kto w tej chwili już dla niego się nie liczy to, co jest najważniejsze, czyli tak zwane życie. I umiejętność tego sprawdzenia, bo trzeba brać pod uwagę, że świadomość jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, aby dać wiedzę. Jeżeli wiedza zaczyna kosztować, no to się kończy rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że są dzieci, które nie mają nic, nic, nie mają rodziców, nie mają nic. Są na przykład stworzeni, wiecie, tak jak w tym kraju i przyjadą i tutaj będą i oni nie mają żadnej przeszłości ani historii. Są stworzeni na przykład z kilku. Eksperymentem są. I kto to jest? Odpowiedzmy sobie, kto to jest. Bo jeżeli ktoś nie ma godziny urodzenia, ma nawet, i nawet jeżeli ja nie widziałem jeszcze takiego kosmogramu, ale podejrzewam, że to będzie niezła zabawa z taką
postacią. To co wtedy? Czyli to jest dosłownie materiał, tylko przypuśćmy, w założeniu dobrze uporządkowany. Czy krótko mówiąc, inaczej, no, taki ktoś, kto jest w mundurze, idzie na front. Czyli nadal jestem Rzymianinem, tak? Czyli te pola marsowe. Czyli jest to mięso i nic więcej. Jeżeli nie wprowadzamy szkoły, jeżeli nie wprowadzamy wiedzy, jeżeli nie wprowadzamy możliwości naszej elokwencji i coraz większego rozwoju szarych komórek, a nie natłaczamy tego wszystkiego, bo możemy stłoczyć do takiego, że po prostu stajemy się nadwrażliwi, a nadwrażliwość wprowadza to, że stajemy przed faktem bycia wariatem. Jeżeli z punktu widzenia psychiatrycznego, czasami, bardzo często, z przeuczenia stajemy się wariatami, a z przemodlenia stajemy się satanistami. I to jest proste. Nie ma innej drogi. Jeżeli tej drogi sobie nie wyjaśnimy, to w takim razie nie jesteśmy astrologami. Dlatego też Niemcy Kruczkowskiego, które żeśmy wałkowali w szkole, i to począwszy od szkoły podstawowej, w szkole podstawowej, a potem będąc już w liceum, wtedy w tamtych czasach, była to podstawowa lektura, zarówno tu i tu. Dlaczego? Dlatego, że potem dowiadywaliśmy się o tym, że stajemy się obojętni na podanie jabłka, a jabłko jest przeniesieniem tym rajskim. Tam w Edenie. To się zaczyna tutaj. A jeszcze wcześniej możemy iść. Przecież to jest małe dziecko, które dostaje. I albo ugryzie, albo da komuś. Lub je sprzeda. I dzisiaj te historie wracają do nas. Zostawiam Państwa z tym problemem, bo ten problem jest najważniejszy, który trzeba rozwiązać w swoich myślach i o czym mówię. Mówię o rzeczach bardzo trudnych. To trudno, musicie 3, 4, 5 razy obejrzeć, bo inaczej stanie się to, że jesteśmy niewiarygodnie, krótko mówiąc, głupi. I w tym momencie stajemy się trzeba tak przyznać, bękartami ziemi. Nie dziećmi, a bękartami. To słowo jest zupełnie normalną rzeczą. Jeżeli nie potrafimy odnaleźć korzeni, a korzenie to rak, a w tej chwili idziemy do szczelca, szczelec i skorpion, to pogranicze szczelca, życia i śmierci, przychodzi wiedza. Ta wiedza jest coraz mniejsza, więc musimy pazurami ją zdobywać na ten poziom, który nazywamy być, istnieć. To już jest Szekspir. Pamiętacie? Do zobaczenia, z Bogiem i powodzenia.